Mam nadzieję, że wyglądam wystarczająco smutno i poważnie i pokutnie. Nie mam wora pokutnego, powinienem sobie założyć, ale chociaż mea culpa muszę zrobić. Moi drodzy, zaczniemy od poprzedniego numeru opiekuna, tego. Kiedy go składaliśmy do druku, dyskutowaliśmy sobie w redakcji, że dawno nam się nie zdarzyła większa gafa w opiekunie. No i właśnie się zdarzyła. Wykrakaliśmy, jak to się mówi, i zanim papież Franciszek bądź jego następca choćby beatyfikował siostrę Łucję z Fatimy, my ją od razu kanonizowaliśmy. A co, proszę bardzo, wyszedł na okładce objawienia świętej Łucji z Fatimy. Niestety święta jeszcze nie jest Łucja, siostra Łucja z Fatimy, ale miejmy nadzieję, że może kiedyś będzie i wtedy będziemy mogli powiedzieć, a nie mówiłem, ale tymczasem jest to po prostu zwykły błąd, za który naszych czytelników przepraszamy. A teraz już idziemy do następnego numeru. Jeszcze sprawdzę, stulecie objawień Matki Bożej, na pewno 100 lat, nie więcej, nie mniej. Mówią, że 100 lat, czyli tu nie ma błędu. Stulecie objawień Matki Bożej Fatimskiej, to jest główny temat numerów. Weszliśmy w miesiąc maj, jak pamiętamy właśnie 100 lat temu rozpoczęły się objawienia Matki Bożej 13 maja i dlatego będziemy teraz przez najbliższych kilka miesięcy szczegółowo się przyglądać temu wszystkiemu, co się wydarzyło 100 lat temu w Fatimie. I właśnie to jest główną treścią tego numeru. Jest piękny artykuł na temat objawień anioła, które poprzedziło objawienia Matki Bożej i jest dokładnie opisany pierwszy dzień, pierwsze objawienie, które miało miejsce 13 maja 100 lat temu. Oprócz tego zawsze w tematyce fatimskiej mamy jeszcze materiał na temat tego, co było na końcu tych objawień, a mianowicie słynny cud słońca. Mamy tutaj relacje opisane naocznych świadków tego wydarzenia w artykule Aleksandry Polewskiej. Także trzy duże materiały na temat Fatimy i to jest najważniejsza zawartość. Oprócz tego mogę jeszcze polecić materiał na temat ikonografii naszego wielkiego patrona Polski, jakim jest święty Andrzej Bobola. Jak wiecie, mamy taki cykl artykułów Wiara i sztuka, w których są opisywane różne przedstawienia artystyczne różnych świętych, w tym numerze akurat Andrzej Bobola, ale przede wszystkim Fatima. Już bez żadnych błędów zachęcamy do wgłębienia się w tajemnicę objawień, do wsłuchania się w głos Matki Bożej, na początek rozpoczynając od artykułów w opiekunie. Szczęść Boże!